Studio ADS zaprasza do wysłuchania serii wykładów ewangelisty Samuela Bragi Z nadzieją w przyszłość. Wykład 11. Odpoczynek. Tajemnica odnowy. Celebrując nowe święto. When I was 9 years of age, kiedy miałem 9 lat, my eldest brother and sister, mój brat starszy i siostra, were hitchhiking from the farm we lived to the capital city. Oni jechali, wiecie, tak na autostop z tego miejsca, gdzie mieszkali, do stolicy. And a car stopped to give them a ride. Samochód zatrzymał się, aby dać im po prostu przewieźć ich. It was a beautiful brand new Mercedes Benz. To był taki nowiuteńki Mercedes. And it had an engine. I miał silnik. So they of course they went with the man. Oni oczywiście udali się z tym człowiekiem. And as they traveled, they came to understand that the driver was actually the ambassador of Spain in Chile. I jak jechali, to okazało się, że tym człowiekiem, który ich zabrał, był ambasador hiszpański. And they became good friends. I stali się wielkimi przyjaciółmi. We were very poor. My byliśmy bardzo biedni. This man was very rich. A on był bardzo bogaty. And my sister and brother. I moja siostra i brat. Said if you ever want to come to visit us in the farm. Kiedykolwiek chcesz, abyś odwiedzić nas na farmie. You will be welcomed. A my cię bardzo witamy i gościmy. Well, zapraszamy. One Sunday morning. Jednego poranku niedzielnego. In the midst of winter. W środku zimy. About 8 o'clock in the morning. Gdzieś około 8 rano. My dad said. Mój tata powiedział. There's a very expensive car coming up the driveway. O, jakiś bardzo drugi samochód jedzie w naszym kierunku. We all came out of the house. My wszyscy wybiegliśmy z domu. Looking. Patrzymy. And it was a white Mercedes Benz. I to był biały Mercedes. And my sister started screaming. O, moja siostra zaczęła krzyczeć, radować się. It's the ambassador. It's the ambassador. O, to jest ambasador. And my dad says, what ambassador? O, jaki ambasador? And she quickly told the story. I on powiedział wtedy historię. By the time the car had arrived in our home. I wtedy w międzyczasie właśnie ten samochód podjechał pod dom. And these people came off the car. No, i ci ludzie wysiadli z auta. And they looked very rich. O, wyglądali na bardzo bogatych. But they came, they introduced themselves. Oni wyszli, przedstawili siebie. We invited them into our house. Myśmy zaprosili ich do środka. And a friendship developed between the two families. I ta przyjaźń została zawiązana pomiędzy tymi dwoma rodzinami. Many times they came to visit us. I on wiele razy nas odwiedzał. Though they were rich. Oni byli bardzo bogaci. They were very humble people. Ale byli bardzo pokornymi. Well, my uncle had a 1927 Ford T. Mój wujek miał 27 rocznik Ford, taki samochód stary, T. And the ambassador. I ten ambasador wanted to buy the car. Chciał kupić ten samochód. And he did. I on to zrobił. Paid a large amount of money. I on zapłacił mu dużo pieniędzy. Because he wanted to take the car back to Spain. I on chciał zabrać ten samochód do Hiszpanii. In order to restore it. Aby go po prostu odremontować. And so the day came when we were going to tow the car from the farm to the main port. I myśmy przyszedł dzień, gdzie mieliśmy go zaholować z naszego domu do portu, takiego wielkiego portu. And he said to me. I powiedział mi. Would you like to help me? Czy chciałbyś mi pomóc? Of course, I'd be happy to go for a ride. Oczywiście, jak najbardziej, chciałem się przejechać. And he says, come with me in the old car. Ty będziesz ze mną siedział w tym starym samochodzie. And you will have to blow the whistle if anything goes wrong. I będziesz siedział w aucie i będziesz trąbił, jak będzie złego coś się działo. And he gave me this beautiful whistle. It was a soccer referee whistle. I on dał mi taki wiecie, sędziowski gwizdek. Big, nice. Taki wielki, piękny. And he said, you blow it when you have if anything goes wrong. Będziesz dmuchał, będziesz gwizdał, jak coś się będzie działo złego. We traveled for a few hours, nothing went wrong. Wiecie, jechaliśmy wiele godzin, nic się nie działo złego. And he said to me at the end of the trip. I na końcu tej podróży. I want to give you a present. Powiedział, ja chcę ci dać prezent. I said, I'll be glad for a present. Wspaniale, ja chciałbym dostać. You can keep the whistle. Zatrzymasz sobie ten gwizdek. Wow.
A professional whistle. O, zawodowy gwizdek. Wow, I carried it with me to school and all my friends thought that I was more rich. Ja nosiłem go do szkoły i wszyscy koledzy mówili: "Ja jestem bogaty." I used it on soccer games and I thought myself very important because of the whistle. A wiecie, ja chodziłem na mecze piłki nożnej, ja miałem gwizdek, ja to było bardzo ważne. One Sunday morning. Jednego niedzielnego poranku. I was sleeping. Ja spałem. And my mom came into the room. Mama weszła do mojego pomieszczenia. And she said, "Wake up." Mówi, zbudź się. The ambassador was here. Ambasador jest tutaj. And he left you this. I zostawił ci coś. And there was an envelope. I tam była ta koperta. And I opened it. Ja otworzyłem. And inside there was. A w środku było. I think it was $50. $50 myślę, że było. Now in those days $50 was a lot of money. $50 to była wielka suma. And a little note. I tam mała taka notatka. This is for your bicycle. To jest na twój rower. And a week later we traveled to the main city. Tydzień później pojechaliśmy do większego miasta. And I purchased my first bicycle ever with that money. I ja kupiłem pierwszy rower w życiu swoim, nowy. We never saw the ambassador again. Myśmy nigdy więcej nie widzieli tego ambasadora. He had to go back to Spain. On wrócił do Hiszpanii. And life drove us apart. I życie po prostu rozdzieliło nas. But I will never forget him. Ale ja nigdy go nie zapomnę. Why? Dlaczego? Because he gave me a gift. Dlatego, że on dał mi dar. That man thought of me. I on myślał o mnie. I was important to him. Ja byłem ważnym dla niego. And he gave me a gift. I on dał mi dar. My bicycle got burned when our house burned to the ground. Wiecie, ten mój rower spłonął, kiedy nasz dom spłonął. But though I do not have the bicycle, ale ja nie miałem więcej rowera. I still remember the man. Ale ja ciągle pamiętam tego człowieka. Do you know that God also loves to give us gifts? Wiecie, że Bóg kocha dawać nam prezenty? He gives us gifts every day. On daje nam prezenty każdego dnia. True? Prawda? The blue skies. To niebieskie niebo. The sun. Słońce. The birds. Ptaszki. Flowers. Kwiaty. Fruits. Owoce. Our family. Nasze rodziny. Our home. Domy. Our clothes. Nasze ubranie. Everything we have. Cokolwiek mamy. Is a gift of God. To jest dar Boży. The biggest gift God has ever given us. Jaki największy prezent, jaki Bóg nam dał? Is Jesus Christ. To jest Jezus Chrystus. Amen. Amen. And for these last 2 weeks, i przez ostatnie dwa tygodnie, we've been falling in love with Jesus. My zakochaliśmy się w Jezusie. Amen. Amen. How many of us have fallen in love with Jesus? Ile z nas zakochało się w Nim? Amen. Amen. That's wonderful. To jest piękne. It's God's greatest gift. To jest największy Boży dar. But there is another gift. Ale jest jeszcze jeden dar, that God has given us. Który Bóg nam dał. And the purpose of this gift. I celem tego prezentu, daru, is to help us remember what God has done for us. To jest po to, abyśmy pamiętali, co Bóg uczynił dla nas. And how special we are to Him. I jak jesteśmy szczególnymi dla Niego. If you come to the book of Genesis, chapter 2, you will find that this gift comes all the way from creation. To znajdziemy tam, że ten dar został dany nam na samym początku stworzenia. Verses 1-3. I czytamy od 1 do 3 takie słowa. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I błogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. You know, the earth must have been absolutely beautiful when it was finished. Kiedy Bóg stworzył ziemię, ta ziemia była naprawdę wspaniała. There were animals everywhere. Zwierzęta były wszędzie. There was nature wonderfully beautiful. Natura była piękna i doskonała. And there was Adam and Eve, the crown of God's creation. I był Adam i Ewa, ta korona stworzenia. The Bible says that when God at the end of the sixth day he looked at creation. Biblia mówi, kiedy Bóg popatrzył się na stworzenie w szóstym dniu stworzenia. He felt so happy. On poczuł się tak szczęśliwy. That he proclaimed that everything was very good. I on oświadczył, że wszystko jest doskonałe, dobre. He had worked for 6 days. On pracował przez 6 dni. His mind had been exercised in creating the most beautiful part of his creation anywhere. Jego umysł pracował bardzo kreatywnie, aby stworzyć wszędzie stworzenia, na całym obliczu ziemi. And as he spoke, i kiedy on mówił, day by day, każdego dnia,
Our reality came into existence. Nasza rzeczywistość powstała do egzystencji. But at the end, ale na końcu, when God had finished, kiedy Bóg ukończył, God decided that he was going to refresh himself. On postanowił, że on odświeży się, that he would take time off, że on po prostu odpocznie, to spend with his newly created children, że on odpocznie z nowo stworzonymi stworzeniami. And he created the Sabbath. I on stworzył sabat. You know, the interesting thing is that in every day of the week, jest interesującą rzeczą, że każdy dzień tygodnia, that God created, kiedy Bóg stwarzał, he filled that day with something. On wypełniał każdy dzień czymś. But when you come to the seventh day, ale kiedy przyszedł do siódmego dnia, God did not fill that day with anything. On nie wypełnił ten dzień niczym. That day was left in a sense empty of material creation. Ten dzień pozostał pusty, jeśli chodzi o sens materialny. But we find that God actually filled the day with himself. Ale my znajdujemy, że Bóg ten wypełnił sobą. He rested. On odpoczął on that day. W tym dniu. And then the book of Ezekiel chapter 20 and verse 12. I w Księdze Ezechiela 20 rozdział 12 wierszu czytamy: nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną i nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. Notice that word. Zauważcie te słowa. It says that God gave us his Sabbath. On mówi, że Bóg dał nam te sabaty. If God gave us his Sabbath, jeżeli on dał nam te sabaty, what is the Sabbath? Czym jest sabat? Dar. Gift. It's a gift, isn't it? To jest dar. What is the purpose of a gift? Jaki jest cel daru? It is to help us remember the giver. To jest celem tego, żebyśmy pamiętali o tym, kto nam go dał również, prawda? True? Tak? Now, if we love, if we appreciate the giver of the gift. Jeżeli doceniamy to ten dar i tego, który nam to dał, then the gift is going to be of great value to us. Ten dar będzie bardzo wielkim wartością dla nas. But if we do not appreciate or love the giver, ale jeżeli my nie lubimy tego, który nam to dał, we will not appreciate the gift. My nie będziemy lubili też i daru jego. Has it happened to you? Czy stało się tak? That someone gives you a gift. Czy ktoś wam daje dar? And you don't really like that person. I nie lubicie tego kogoś specjalnie? And you go, thank you. Dziękuję. It's so beautiful. To jest takie piękne. And the person leaves. Ta osoba odchodzi. And you go. I rzucacie to gdzieś tam. You didn't even open it. Nawet nie otwieracie tego. And you just put it up there. I gdzieś kładziecie go tam. To forget about it. Aby zapomnieć o tym. Why? Dlaczego? Because the value of a gift. Dlatego, że wartość tego prezentu is attached to the person that gives it to you. Jest związana z osobą, która wam daje. True? Prawda? Tak? Tak. Therefore. Dlatego też. We will appreciate the Sabbath. My będziemy doceniali sobotę. According to how much we love Jesus. Według tego, jak doceniamy Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. My dad. Mój ojciec. Just before he died, he gave me a knife. Zanim umarł, dał mi nóż, nożyk taki, wiecie, scyzoryk. It's a pocket knife. To jest taki scyzoryk. It's a cheap knife. To jest tani. It costs about $20. Może kosztuje $20. Not very expensive. Nie jest bardzo drogi. But that knife. Ale ten nożyk. I've had it since my dad died, and I keep it with great care. I od tego czasu, kiedy ojciec umarł, ja go trzymam i bardzo go, że tak, opiekuję się nim. And every time I look at that knife. I zawsze, kiedy patrzę na ten nożyk, I remember my father. Pamiętam o moim ojcu. So I keep that knife in a sense because it's the only thing that I have from my father. Ja trzymam ten scyzoryk bardzo, znaczy go chowam, dlatego że to jest jedyny prezent, który został mi po ojcu. And I don't want to forget him. Ja nie chcę go o nim zapomnieć. Doesn't matter how many years my dad has died. Niezależnie jak dawno temu mój ojciec umarł. I appreciate the knife. Ja pamiętam o tym nożyku. Because it is his gift. Dlatego że to jest jego prezent. The Sabbath. Sobota. Is God's gift to us. To jest ten dar, który on dał nam. So that we may not forget him. Abyśmy nie zapomnieli o nim. Notice what it says in Exodus chapter 20 verses 8 and 11.
Zobaczymy, co mówi Księga Wyjścia, 20 rozdział, 8 do 11 wiersz. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A 7 dnia odpoczął, dlatego Pan błogosławił dzień sabatu i poświęcił go. How does the commandment begin? Jak te przykazanie się rozpoczyna? That's the fourth commandment. To jest czwarte przykazanie. As it is written in God's law. To jest zapisane w Bożym prawie. There's a couple of verses missing that I'm going to read you later. Tam jeszcze są inne wiersze i będziemy czytać je troszkę później. Is the seventh commandment. To jest przykazanie sabatu. The Sabbath is so important to God. Sobota jest tak bardzo ważna dla Boga, that He included it in His Ten Commandments. Że zawarł ich również w 10 przykazaniach. Notice. Zauważcie. There are 10 things that are extremely important to God. Jest 10 rzeczy, które są naprawdę bardzo ważne dla Boga. Only 10. Tylko 10. And one of them, jedno z nich, is the Sabbath. Jest mowa o sobocie. And it is the longest of all the commandments. I ona jest najdłuższa ze wszystkich przykazań. And how does the commandment begin? Jak ona się zaczyna? Remember. Pamiętaj. So what is the purpose of the Sabbath? A więc jaki jest cel sabatu? The purpose of the Sabbath is to help us remember. A więc zachowywanie sabatu jest celem, abyśmy pamiętali. Remember who? Pamiętać kogo? The one who gave us the Sabbath. Tego, który dał nam sabat. What about him? A co z nim? Well, the second part of the verse says. Ta druga część tego wiersza mówi. He is the one who created all things. To jest ten, który stworzył wszystkie rzeczy. The Sabbath is God's gift. Sobota jest tym Bożym darem. Given to every human being. Dany każdemu człowiekowi. Did you know that the Sabbath comes every 7 days? Czy wiecie, że sobota przychodzi każdego 7 dnia? Whether you live in Poland? Czy mieszkacie w Polsce? Chile? W Chile? Australia? W Australii? China? W Chinach? Doesn't matter where you live. Gdziekolwiek the Sabbath comes to every human being. Gdziekolwiek żyjecie, sobota przychodzi dla każdego człowieka. Every 7 days. Każdego 7 dnia. This gift of God. To jest dar Boży. Has been given to us. Dany nam. So that we will not forget. Abyśmy nie zapomnieli. First. Po pierwsze. That He is our Creator. Że On jest naszym Stworzycielem. And that we are His children. Jesteśmy Jego dziećmi. And therefore. I dlatego. We are special to Him. Jesteśmy szczególnymi dla Niego. Amen. Amen. If every person observed and remembered the Sabbath, gdyby każda osoba zachowywała sobotę, there would be no atheists. Nie byłoby ateizmu. On planet Earth. Na planecie Ziemi. True? Prawda? We have forgotten about God. My zapomnieliśmy o Bogu. We do not remember Him. My nie pamiętamy o Nim. We would rather believe that we come from a monkey. A my wolimy myśleć, że pochodzimy z małpy. That God is our Father. Ale Bóg jest naszym Ojcem. But if we had kept the gift. Ale kiedy if we had kept the gift. Ale kiedy my zachowujemy, utrzymamy ten dar. We would remember our God. Możemy pamiętać o naszym Bogu. And every Sabbath. I każdej soboty. It would be a celebration. Będzie celebracja. That God is our Creator. Że Bóg jest naszym Stworzycielem. Amen. Amen. Second. Po drugie. The Sabbath also helps us remember something very beautiful. Sabbat nam przypomina o czymś bardzo pięknym. Luke chapter 23 verses 54 to 24 verse 3. Ewangelia Łukasza, chapter 23, 23 rozdział, verse 54, od 54 to verse 5, to chapter 24 verse 3. Doesn't matter, just read it. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat, a szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści, przez sabat zaś odpoczęły według przykazania. A pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały i zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Yes. Did you read it all? Yes. Ah, very good. When Jesus died, kiedy Jezus umarł, what day was he buried? Którego dnia został pogrzebany? Friday. W piątek. Piątek. Tak? Tak. What day was he resting? W którym dniu on odpoczywał? Sobota. Tak? What day did he rise up to work again? W którym dniu on wstał z martwych, żeby pracować znowu? Niedziela.
First day of the week. Pierwszego dnia tygodnia. Sunday. Sunday. Niedziela. True? Prawda? So let us notice something. A więc zauważmy coś. The Bible says that is Jesus the one who created all things. Biblia mówi, że Jezus, który stworzył wszystko. So Jesus is our creator. Jezus jest naszym stworzycielem. He is the one that gave us the Sabbath in the beginning. On dał nam sabat na samym początku. He is the one when he finished creation. To jest on, który zakończył stworzenie. He rested on the seventh day. On odpoczął w siódmym dniu. And when he came to save us. I kiedy przyszedł, aby zbawić nas. What day did he rest when he finished his work? W którym dniu odpoczął, kiedy zakończył swoją pracę odkupienia? Sabbat. Sobota. Sobota. So the Sabbath. A więc sabbat. Is a gift. Jest darem. Of God. Bożym. That reminds us. Że przypomina nam. Of God's two greatest acts for the human race. Dwie rzeczy ogromne dla ludzkiej rasy. Creation. Stworzenie. And salvation. I zbawienie. So the Sabbath then. A więc sobota. Should be the happiest day of all week. Powinien być najszczęśliwszym dniem tygodnia. Why? Dlaczego? Because on the Sabbath we remember and celebrate. My w sobot pamiętamy i celebrujemy. The fact that God is our creator. Że Jezus jest naszym stworzycielem. And that he is our savior. I jest również naszym zbawicielem. Amen. Amen. Of all days of the week. Wszystkich dniach tygodnia. The Sabbath should be the most special one. Wszystkich ich sabbat powinien być nasz szczególny dzień. We should intentionally make it the most beautiful, the most special day of the week. Powinniśmy go uczynić takim szczególnym, takim naprawdę szczególnym i specjalnym dniem. Because in that day. Dlatego że w tym dniu. For 24 hours. Przez 24 godziny. We lay everything aside. Wszystko odkładamy na bok. To remember. Aby pamiętać. To remember that God is our creator. Że Bóg jest naszym zbawicielem, stworzycielem i zbawicielem. And that should never be forgotten. I to nie może być nigdy zapomniane. Amen. Amen. There was a man in Samoa. Był człowiek, który mieszkał na Samoa, na wyspach Samoa. Who used to be a Sabbath keeper. On zachował dzień sobotni. But he became so busy. Ale on stał się taki zajęty. Trying to make money. Aby zarabiać pieniądze. That he forgot about the Sabbath. Że zapomniał o zachowaniu sabatu. And this is true story. I to jest prawdziwa historia. One Sabbath morning. Jednego sobotniego poranku. He was working in the field. On kopał ogródek. Have you ever seen that cows are very curious? Czy widzieliście krowę taką bardzo, wiecie, taką no ciekawą, taka różne rzeczy potrafi zrobić? If you do something, the cows come and look at you. Ta krowa przyszła i popatrzyła się. Have you seen them? He was digging in his field. On kopał ten ogród bardzo głęboko. And he noticed that one bull. I patrzy się, a jeden byk was looking at him. Patrzy na niego. And he felt uncomfortable. On się tak poczuł nieswojo. The bull would not take his eyes. Ale ten byk nie odrywał oczu od niego. Oh, he felt uncomfortable about the bull. I on naprawdę się poczuł nieswojo. Tried to throw stones. On rzucił kamieniem w nim, ale on. No, the bull would stop and with an angry face. I ten byk miał taką złą tą swoją twarz. Whoa, powiedzmy. And eventually the bull spoke. I nagle ten byk przemówił. He said, "Hey you." Ty. Why don't you respect God's day? Dlaczego ty nie respektujesz Bożego dnia? Whoa, he got the fright of his life. On się przestraszył, tak w życiu się nie przestraszył. What do you mean God's day? Jak, co ty masz na myśli, Boży he dzień? Says, today is the Sabbath. I on mówi, dzisiaj jest sabbat. Why are you breaking it? Dlaczego go łamiesz? Isn't that amazing that the bull knew the Sabbath but not the man? Czy to nie jest dziwne, że ten byk wiedział, że jest sabbat, a ten człowiek nie wiedział? True story. To jest prawdziwa historia. Sadly, friends, humanity today have forgotten the Sabbath. Przykrocznie trzeba powiedzieć, że ludzkość dzisiaj zapomniała o sobocie. And in forgetting the Sabbath, zapominając o sobocie, we have forgotten our Creator. Zapominamy o naszym Stworzycielu. And we have grown selfish. I jesteśmy egoistami. Proud. Dumni. And unhappy. I nieszczęśliwi. The Sabbath. Sobota. When it's rightly observed.
jeżeli właściwie jest zachowywana, guarantees the happiness of the human race. Gwarantuje szczęście ludziom. Because with the observation of the Sabbath comes the presence of God into our lives, families and nation. Dlatego, że zachowywanie sabatu daje nam radość w Bożej obecności dla nas, dla naszych rodzin. If you come with me to the book of Exodus chapter 20, no, Ezekiel chapter 20. Przechodzimy do Księgi Ezechiela, 20 rozdział, 12 wiersz, czytamy. Verses 12 and 20. Yes. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakiem między mną i nami, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. And the next one? And next. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną i wami, aby wiedziano, że ja Pan jestem waszym Bogiem. The Sabbath is a gift. Sabat jest tym darem. That celebrates a special relationship. Który celebruje, radujemy się w tym z tego szczególnego związku. And we've been talking about that relationship for 2 weeks now. My mówiliśmy o tym szczególnym związku przez ostatnie 2 tygodnie. You see, God not only wants to save you. Bóg, wiecie, nie chce tylko nas zbawić. But God wants to form an intimate relationship with you. Ale on chce, abyśmy u nas się wytworzyła taka szczególna więź między nim a nami. And we're going to talk about that tomorrow morning. Ale o tym będziemy mówili jutro rano. But dear friends, ale przyjaciele, the Bible says, Biblia mówi, that God has given us the Sabbath. On daje nam sabat. As a sign. Jako znak, that he is our God. Że on jest naszym Bogiem. God is not happy for us to know that he is God. Bóg nie jest szczęśliwy, że on jest Bogiem. God wants us to know. On chce, żebyśmy wiedzieli, that he is our God. Że on jest naszym Bogiem. That he is your God. Że on jest twoim Bogiem. That he is my God. Że on jest moim Bogiem. God wants personal, intimate relationships. On chce personalną, indywidualną, taką intymny związek. The Sabbath. Sobota. Is in a sense. Jest w pewnym sensie. Like a ring. Jak pierścień. That the husband gives to his wife. Gdzie mąż daje żonie. In the day of the wedding. W dniu ślubu. To remember, żeby pamiętał, that she belongs to him, że on należy do niej, and that he belongs to her, a ona do niego. The Sabbath, sobota, is God's gift, to jest dar Boży, that reminds us, który przypomina nam, that God is our God, że on Bóg jest naszym Bogiem, that he is mine, że on jest mój, and that I am his, a ja jestem jego. It's wonderful. To jest piękne. The Sabbath has nothing to do with legalism. Sobota nie ma nic wspólnego z legalizmem. Sadly, people through the ages. Na nieszczęście ludzie przez wieki. Have turned the Sabbath into a list of do's and don'ts. Zamienili, co można, a co nie można robić w ten dzień. And many think. I wiele rzeczy. That keeping the Sabbath. Wielu myśli, że zachowując sabat. If they stop doing these things. Jeżeli przestaną robić to. And they do these things. Albo będą robić to. Then they have kept the Sabbath. O sabat. And the Sabbath is not special. I mówią, że a później dochodzą do wniosku, że sobota nie jest specjalna. For the children is boring. Dla dzieci to jest nudne. For the adults is a routine. Dla dorosłych jest to rutyna. For many is a burden. Dla wielu jest ciężarem. Many keep the Sabbath this way. Wielu zachowuje sabat tak. Oh, it's almost sunset. O, zaraz jest zachód. Quick, quick, quick. Szybko, szybko. Sunset's gone. Zachód zakończył się. Turn television so we can watch football. Telewizję otwieramy i oglądamy piłkę. The Sabbath has no real meaning in their hearts. Sobota nie ma dla nich tego prawdziwego znaczenia w sercu. Why? Pardon? Why? Dlaczego? Because they are not in love with Jesus. Dlatego, że oni nie są zakochani w Jezusie. True? Prawda? Do you remember when you were going out with your wife? Czy pamiętacie, kiedy zakochaliście się w waszej żonie? Or with your husband? Albo waszym mężu? Did you ever watch the clock? Czy kiedykolwiek patrzyliście się na zegarek? Or you long for time never to go by? Wiecie, wy pragnęliście, żeby ten czas nigdy się nie skończył. Tak? Prawda? You held hands until the last minute. Trzymaliście tą rękę do ostatniego momentu. That would come. I on przychodzi. Time to go. O, czas do odejścia. Yeah, I'm leaving. No, ja odchodzę. In love, you want to be close. O, jest zakochani, chcą być blisko siebie. Tak? Prawda? The Sabbath. Sobota. Is a test. To jest taki test, sprawdzian. Of our love for God. Naszej miłości do Boga. If the Sabbath is not important. Jeżeli sabat jest nieważnym. If the Sabbath is a burden. Jest ciężarem.
If you're in a hurry for it to go, jeżeli macie tylko czas, aby tylko odejść, could it be that it is because you don't love God? Czy to nie jest to, że wy nie kochacie Boga? Amen. Amen. Amongst the Jews there is a tradition. Wiecie, w narodzie żydowskim była taka tradycja. When they farewell the Sabbath in the evening. Kiedy oni żegnali sobotę w popołudniu. They gather together. Przychodzili razem, zbierali się sing. I śpiewali. And they sing sad songs. I oni śpiewali taką smutną melodię. Well beyond the sun is gone. Kiedy dawno, kiedy słońce już zaszło. And the first two stars appear in heaven. I pierwsze dwie gwiazdy ukazały się na niebie. Why do they sing sad songs? Dlaczego oni śpiewali tą smutną melodię? Because they are so sad that the Sabbath is gone. Dlatego, że oni byli smutni, że Sabbat odszedł. The Sabbath, the commandment begins, remember. Te przykazanie mówi, pamiętaj. Because God wants us to remember the Sabbath all week long. Dlatego, że my powinniśmy pamiętać o sabacie cały tydzień. Why? Dlaczego? Because it's 24 hours. Dlatego, że 24 godziny. That my beloved będzie will spend with me. Będzie Bóg spędzał ze mną. And I will give him undivided attention. Ja dam mu niepodzieloną uwagę. And he will give me his undivided attention. I on da mi również tą niepodzieloną uwagę. It's the day of love. To jest dzień miłości. Between man and God. Między Bogiem a człowiekiem. Amen. Amen. Come to Genesis 2:2-3. Otworzymy Księgę Rodzaju 2, drugi rozdział, 1-3 wiersza. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I błogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego dokonał, Bóg dokonał w stworzeniu. There are three things that God did with the Sabbath. Jest tu trzy rzeczy, które uczynił Bóg z sabatem. That mark it as a special day. Które go wyróżniają od innych dni. That he did not do with any other day of the week. On tego nie uczynił z innymi dniami w tygodniu. He blessed it. On błogosławił. He made it a holy day. On uczynił go świętym. And he rested it. I odpoczął w nim. Why did God bless the Sabbath day? Dlaczego Bóg pobłogosławił ten dzień? What does it mean that God has added his blessing to this day? Dlaczego Bóg dodał do tego dnia swoje błogosławieństwo? For two reasons. Z dwóch powodów. You will find that in the Old Testament. Wy znajdziecie to w Starym Testamencie. The father's blessing. Że ojcowskie błogosławieństwo was worth more than gold to the children. Było wartościowsze niż złoto dla dziecka. They knew. Oni wiedzieli. That if the father of the family blessed them. Jeżeli ojciec rodziny pobłogosławił go. It would be well with them for the rest of their days. Że on będzie dobrze się powodziło przez resztę jego życia. And God has left his blessing for his children. I on zostawił swoje błogosławieństwo na swoje dzieci. On his day. W jego dniu. And so whoever of his children want to be blessed by him. I którekolwiek dziecko chce być błogosławione przez niego. All they have to do. Jedyną rzecz, którą muszą zrobić, is to enter into the Sabbath. To musi wejść w ten dzień soboty. And then the blessing will rest upon them. I to błogosławieństwo spocznie na nich. Truly as if God was putting his hands on their heads. Tak jakby Bóg sam nakładał ręce na siebie. And pronounced a blessing. I ogłaszał błogosławieństwo. In the Western world we have lost this idea of blessing. Wiecie, w zachodnim świecie myśmy zgubili tą ideę, tą myśl, tą praktykę błogosławieństwa. But we should seek for God's blessing above everything else on life. Ale my powinniśmy szukać tego błogosławieństwa Bożego ponad wszelkie rzeczy. Notice in Isaiah chapter 58 verses 13 and 14. I zobaczmy, co mówi Izajasz w 58 rozdziale. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy,
Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się na ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Verse 13 speaks of us honoring the Sabbath. Wiersz 13 mówi o nas jako właścicielu sabatu. Not treating the day as all the other days of the week. Żebyśmy nie traktowali go tak jak wszystkie inne dni tygodnia. But verse 14. Ale 14 wiersz speaks of the blessings that we will receive. Ale mówi w 14 wierszu o błogosławieństwach, które otrzymujemy. And the first po pierwsze, is that we will delight ourselves in the Lord. Że my będziemy się rozkoszować w Panu. There'll be a spiritual blessing for God's children. Będą błogosławieństwa Boże dla Jego dzieci. But then God says, i Bóg mówi, that He will make us ride on the hills of the earth. I on nas wyprowadzi na wyżyny ziemi. And that we will be fed. I będziemy nakarmieni by the blessing he promised to Jacob, przez błogosławieństwa, które obiecał Jakubowi, our father, naszego that ojca. Is the blessing of the reception of the blessings of the land of Canaan. To są błogosławieństwa, które dotyczyły błogosławieństwa ziemi kananejskiej. God wants you to be happy spiritually. Bóg chce, żebyście byli ubłogosławieni duchowo. But God wants you also to be happy physically, materially. A więc również chce, żebyście byli ubłogosławieni, byli fizycznie, materialnie. Your children. Wasze dzieci. Will grow in the Lord. Będą rosły właściwie. They will be successful. One będą miały sukcesy w swoim życiu. Your bread and water will be sure. Pardon me? Your bread and water will be sure. Your food will be sure. A więc wasza woda i chleb, wasze pożywienie będzie zabezpieczone. The Lord will go before you and after you. Że Pan będzie wam, przed wami szedł i za wami. He will protect you of sickness. On będzie was ochraniał od chorób. He will guard you in everything you do. On będzie was strzegł we wszystkim. Because his blessing will rest upon you. Dlatego, że błogosławieństwo Jego będzie spoczywało na tobie. If you remember him. Jeżeli będziesz pamiętał o Nim. In his day. W Jego dniu. Amen. Amen. If you come to Exodus chapter 20 verses 8 and 10 speak of the fact that the Sabbath is not only a blessed day. Jeżeli wrócimy do Księgi Drugiej Mojżeszowej, to nie tylko jest tam błogosławionym dniem. But the Sabbath is a holy day. Ale również świętym dniem. Notice how the fourth commandment speaks of the Sabbath. Zobaczmy, jak czwarte przykazanie mówi o sabacie. That is not here. Oh, yeah. It's finished. Just turn back. There it is. One more? Up. Yes. Is it the same? Okay. Czytam jeszcze raz to samo. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonał wszelką swoją pracę. Ale w siódmego dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn. Ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął, dlatego Pan błogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Who made the Sabbath holy? Kto uczynił sabat świętym? God. Can man make anything holy? Czy człowiek może zrobić cokolwiek świętym? No. Nie. Only God has the power to make things or people or days holy. Jedynie Bóg może zrobić dzień człowieka czy cokolwiek świętym. True? Prawda? Because by declaring something holy, żeby zadeklarować, obwieścić, że coś jest święte, God is setting it apart for a special use. Bóg oddziela to na boku do szczególnego zadania. A use that relates directly to his worship. To jest przeznaczone bezpośrednio, aby dla niego oddania jemu chwały. When God sets a person as a holy person, jeżeli mówi, że osoba jest świętą osobą. That person is a special person. Ona jest szczególną osobą. And that person is holy because he or she will come very close to God. Ta osoba, to on lub ona, jest bardzo bliska Bogu. And so, according to the commandment, i według przykazań, because the Sabbath is a holy dlatego, day, że sabbat jest świętym dniem, we are not to treat it like the other days. My nie traktujemy tego dnia jak inne dni. The Sabbath is not a day for common work.
work. Sobota nie jest dla takich powszechnych prac. The Sabbath day is not a day for our own use. Sobota jest dla naszego użytku. The Sabbath. Sobota. Is the day. To jest dzień. For God. Dla Boga. Is His day. To jest jego dzień. Not our day. Nie nasz dzień. Amen. Amen. Therefore. Dlatego też. Because the Sabbath day is holy. Dlatego że dzień sobotni jest święty. God wants us to use it in a special way. On chce, żebyśmy go używali w szczególny sposób. In order to be drawn to him. Żeby zbliżyć się do niego. In other words, friends, the Sabbath. Inaczej mówiąc. Is the day of the week. To jest dzień w tygodniu. When we can come very, very close to God. Gdzie zbliżamy się bardzo, bardzo blisko do Boga. We should use it to pray. My się wtedy modlimy. To read the Bible. Czytając Biblię. To talk to God. Rozmawiając do Boga. To walk in nature. Idziemy w przyrodę. That's why we come to church on the Sabbath. Dlatego my przychodzimy w sobotę do kościoła. To sing to the Lord. Śpiewać dla Pana. To hear his word. Słuchać jego słowa. To fellowship with others. Być razem z innymi braćmi. That's the purpose of the Sabbath. To jest cel sabatu. And the Bible says. I Biblia mówi. That Jesus every Sabbath went to church. Że Jezus każdego sabatu wchodził do kościoła. And the apostles went to church on the Sabbath. I apostołowie również szli w sobotę do kościoła. And Mary went to church on the Sabbath. I Maria, matka Jezusa, szła w sobotę do kościoła. Even after the death of Jesus. Nawet po śmierci Jezusa. The women that went to the tomb. Kobiety, które przyszły do grobu. Did not anoint the body of Jesus. Nie namaściły ciała Jezusa. Because it was the Sabbath. Dlatego, że był sabat. And if we're going to follow the example of the apostles. Jeżeli chcemy naśladować apostołów. And of Mary. I Marię. And Jesus. I Jezusa. Then we should keep the Sabbath. Powinniśmy zachować sobotę. Shouldn't we? Czy nie tak? The way they did it. W jego dniach to robiono. The Sabbath was a special day for them. Sobota dla nich była szczególnym dniem. The question is, which is the seventh day? Pytanie jest, który jest ten siódmy dzień? Well, the commandment says the seventh day of the week. Przekazanie mówi, że to siódmy dzień tygodnia jest. Which is the seventh day of the week? Który jest to siódmy dzień? The Bible defines it. Biblia to pokazuje. When we come to Easter. Kiedy idziemy do Wielkanocy. What day do we remember that Jesus died? My pamiętamy, w którym dniu Chrystus Pan umarł. On preparation day. W dzień przygotowania. And the Bible calls preparation day the sixth day of the week. I Biblia nazywa ten dzień przygotowania szósty dzień w tygodniu. We call it Friday. My nazywamy to piątek. And Jesus was in the tomb. I Jezus był w grobie. On the seventh day of the week. Siódmego dnia tygodnia. On the Sabbath. W sobotę. Most ancient languages. Wszystkie stare języki. And many of modern languages. I wiele tak tych obecnych języków. Call the seventh day of the week Sabbath. Nazywa sobotę sabat. Spanish. Po hiszpańsku. Sabado. Sabato. Polish. Polska. Sobota. Sobota. Italian. Italia. A they sabati. Sabati. And so on and on and on. I tak dalej, i tak dalej. What day of the week did Jesus raise? A którego dnia Chrystus zmartwychwstał? The first day of the week. Pierwszego dnia tygodnia. The Bible. Biblia. Has never. Nigdzie. God has never made Sunday a holy day. Nigdzie nie uczyniła świętym dniem niedzielę. Is man. To człowiek. That changed it. Zmienił to. Not God. Nie Bóg. Is that clear? Czy to jest jasne? My question is this. Pytanie jest takie. Who are you going to follow? Za kim będziesz szedł? I give you. Ja dałem wam. $100,000. Dam wam 100,000 dolarów. If you can find one text in the Bible. Żebyście znaleźli jeden tekst w Biblii. That says. Który powie. That God moved the holiness from the seventh day to the first day of the week. Że Bóg przełożył świętość siódmego tygodnia z soboty na niedzielę. The offer stands. You bring me a text. To jest, ta oferta stoi. Jeżeli dacie mi tekst. And the money will come to your hand. Pardon me? And the money will come to your hand. I pieniądze znajdą się w waszych rękach. I feel free to do it because no one has ever been able. Wiecie, to do ja it. Mogę to wam powiedzieć, dlatego że nigdy nikt i nigdzie nie znajdzie tego tekstu. Notice what Isaiah chapter 66 verse 23 says. Zobaczmy, co Izajasz prorok mówi w 66 rozdziale 23 wierszu. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. The Bible says that even when we get in heaven.
Biblia mówi, że nawet kiedy będziemy w niebie, what day are we going to rest? W jakim dniu będziemy odpoczywać? What day are we going to come before the Lord? Jaki dzień będziemy zachowywać przed Panem? On the Sabbath. Sabbat. Amen. Once a month. Raz w miesiącu. And every Sabbath. I każdej soboty. We'll come to see God. Będziemy mieli możliwość widzieć Boga. Dear friend. Przyjaciele. If you have not known about this. Jeżeli nie wiedzieliście o tym. God has honored you. Bóg dał wam ten tą wielką honor, albo wiecie, to jest wielka przywilej. Dziękuję for, bardzo. For your desire to love him and to worship him. Żeby go kochać i jemu służyć. On another day of the week. W innym tygodniu, dnia tygodnia. But let me say this. Ale pozwólcie, że wam powiem. If I said to you. Jeżeli ja wam powiem. I wait for you. Ja czekam na ciebie. In the town square. W mieście na tam gdzieś w centrum. At 6 o'clock. O 6 godzinie. On Monday. W poniedziałek. And I come and I wait for you. Ja przychodzę i czekam. But you say. A wy mówicie. Monday, Tuesday. A poniedziałek, wtorek. It doesn't really matter. A to nie jest istotne, tak? I'll go to see him on Tuesday 6 o'clock. Ja przyjdę we wtorek o 6 godzinie. Do you reckon that you will find me? Czy myślicie, że tam ja będę? Spotkacie mnie? No. The Lord says, Bóg powiedział, that he has filled the Sabbath with his presence. On powiedział, że on wypełnił sobotę swoją obecnością. If we want to find him in a special way. Jeżeli chcemy go znaleźć w tej szczególnej sposobności. In an intimate way. W tym intymnym związku. If we want to rejoice in his presence. Jeżeli chcemy radować się jego obecnością. And feel his love. I wypełnić i czuć jego miłość. What day should we meet him? W jakim dniu powinniśmy go spotkać? Friday? W piątek? Sunday? Niedzielę? Sabbath. W sobotę. True? Prawda? Because it's the day that Lord set apart. Dlatego, że ten dzień oddzielił Bóg od na bok. And filled it with his presence. I wypełnił swoją obecnością. Guaranteeing us. Gwarantuje nam, that every Sabbath, że każdej soboty he will meet with us. On się spotka z nami. Genesis chapter 2 also says that we've already read it, says that God blessed, sanctified or made the day holy, but Bóg, he also rested it. Bóg powiedziane jest w drugim myślowie, że Bóg pobłogosławił ten dzień, poświęcił go i odpoczął. The Sabbath is a day of rest. A więc sobota jest dniem odpoczynku. Why? Dlaczego? What does the Lord want us to learn? Co Bóg chce nas nauczyć przez to? Let us look at creation. Popatrzmy na stworzenie. For 6 days. Przez 6 dni. God creates everything that man will need. Bóg stworzył wszystko, czego człowiek będzie potrzebował. He creates our atmosphere. On stworzył atmosferę. Water. Wodę. He gives us animals. Zwierzęta. Food. Moje pożywienie. An environment. I wszystkie potrzebne rzeczy. Everything that we will need. Wszystko, co będziemy potrzebować. It's already been created for us. Wszystko zostało stworzone dla nas. And then God creates man. I stworzył człowieka. And then God creates the Sabbath. I stworzył sabat. And invites Adam and Eve to rest with him on the Sabbath. I zaprosił Adama i Ewę, aby odpoczął w sabat. Notice this. Zobaczcie to. God rests because he has worked. Bóg odpoczął dlatego, że on pracował. Man rests. Człowiek odpoczął because God has provided. Dlatego, że Bóg zabezpieczył wszystko. Did you notice that? Czy zauważyliście to? Crucial. Bardzo ważne. God rests. Bóg odpoczął. Because he has worked. Dlatego, że on pracował. And his works are finished. Jego praca została zakończona. Amen. Amen. I cannot add to his work. Ja nic nie mogę dodać do tej pracy. But man works. Ale ludzka praca. Knowing that our Father has provided. To jest ta, że my wiemy, że Bóg to już zabezpieczył. So resting on the Sabbath is a statement of faith. A więc wchodząc w sabat, odpoczywają, jest obwieszczeniem. People in the world think, ludzie myślą w świecie, that is their work that provides for them. O, że praca to jest to, co oni zabezpieczą sobie. And therefore they cannot stop on the Sabbath. O, i oni nie mogą zatrzymać się pracować w sabat. But the Bible teaches us. Ale Biblia uczy nas. That is actually God who has provided for us. To rzeczywiście to Bóg, który to wszystko nam zabezpiecza. Amen. Amen. And if we cease to work for a day. Jeżeli my zatrzymamy się pracować ten dzień. My daddy.
że mój tata will continue to look after me. On będzie dalej się mną opiekował. I do not work because I have to earn a living. Ja nie muszę pracować, Adam, jeszcze, could you repeat? I do not work because I have to earn a living. Ja nie muszę pracować, bo muszę zarabiać na życie. I work because God has commanded me to work. Ja pracuję dlatego, że Bóg kazał mi pracować. My living, moje życie, is provided by God. Jest po prostu zabezpieczone przez Boga. And the Sabbath, i sobota, is a statement of faith. Jest to takie obwieszczenie wiary, that God will look after me. Że Bóg będzie się mną opiekował. But also this applies to the spiritual life. Ale to również ma zastosowanie w duchowym życiu. Jesus, Jezus, my creator, mój Stworzyciel, worked, pracował, to save me, żeby zbawić mnie. And he finished salvation. I on zakończył zbawienie. And then he rested. I odpoczął. Amen. Amen. And now he says, i mówi teraz, come unto me, chodź tu do mnie. All you who labor and are heavy laden, ci, którzy jesteście spracowani i obciążeni, that I will give you rest. Ja dam wam odpocznienie. The Sabbath, sobota, the day of rest, ten dzień odpoczynku, because the word Sabbath means rest, dlatego że sobota znaczy odpoczynek, tells me, mówi mi, that I don't have to work to earn my salvation. Ja nie muszę pracować, żeby zarobić na swoje zbawienie. That I can come, ja przychodzę, and rest in Jesus, i odpoczywam w Jezusie. And that then, i wtedy, he will empower me to work. On daje mi moc, abym pracował. The Sabbath teaches, sobota uczy nas, that the most important reason why man exists, to, że najważniejszą rzeczą, że człowiek istnieje, is to have a relationship with God. Jest powód, żeby miał tą szczególną więź z Bogiem. We live for the Sabbath. My żyjemy dla sabatu. Amen. Amen. There was a Seventh-day Adventist who worked in the army. Był taki jeden adwentysta, który pracował w wojsku. In Bolivia. W Boliwii. And he had an ox. I on miał osła. For many years. Przez wiele lat. That man used the ox to cut water from the nearby river to the army barracks. I on przez wiele lat dostarczał wodę z pobliskiej rzeki do baraku. Every day for 6 days of the week. Każdego dnia przez 6 dni tygodnia. The ox would get up early. On wstawał bardzo rano. And his owner. I ten właściciel. And they'll work all day carrying water. I cały dzień przywozili wodę. But they finished on Friday. Ale oni zakończyli pracę w piątek. Before sunset. Zanim słońce zaszło. He washed his ox. On mył tego osła. He made him nice. On go robił takim ładnym. Gave him fresh fodder. I dawał mu świeżą wodę. And the animal rested for a whole day. I on odpoczywał przez cały następny dzień. One day when the owner was old, died. Jednego dnia, kiedy ten właściciel zestarzał się i zmarł. And a new man came to bring water. I nowy człowiek, nowy właściciel, znaczy nowy człowiek przyszedł, aby wozić tą wodę. And they gave him the ox. I dali mu tego osła. He started working. Zaczął pracować. And Friday came. I przyszedł piątek. Just before sunset. Tuż przed zachodem. The ox went. Ten osioł usiadł. He would not move. I nie chciał ruszyć się. The man kicked him and flogged him. A on zaczął go bić i kopać. The ox would not move. Ale on się nie ruszył. Well, he took him to the barracks then. I on wziął go, ściągnął tam. And left him there. Zabił go w tym baraku. Next morning. Następnego ranka. The ox was happy having his rest. On odpoczywał, był and taki szczęśliwy. Came and tried to move him. I ten właściciel nowy chciał go ruszyć. Pushed him. Pchał go, ciągnął. Kicked him. Kopał go. And one of the captains was walking by. I jeden z kapitanów przechodził obok. And he saw him. I zobaczył go. He said, what are you doing? Mówi, co ty robisz? I'm gonna try to cut water. Ja chcę, próbuję przywieźć wodę. And he says, impossible. Jest niemożliwe. That ox is a Sabbath keeper. Ten osioł zachowuje sobotę. Dear friends, przyjaciele, animals, zwierzęta, when they are taught, myślą, are more faithful. Adami? Are more faithful. Więcej, że tak powiem, są wierni. God has left us a day. Bóg nam zostawił dzień, when we can meet him,
gdzie możemy go spotkać. With no limitations. Bez żadnych ograniczeń. A day to remember. Dzień pamięci. That he is the creator. Że on jest stworzycielem. That he is the savior. Że on jest zbawicielem. A day that tells us that God wants to form a special friendship with us. Że Bóg chce, żeby powstała między nami taka szczególna przyjaźń. Where he wants to bless us. On chce nas błogosławić. Where he wants us to set the day apart. Żebyśmy oddzielili ten dzień od, so we can worship him. Abyśmy w tym dniu mogli z Niego chwalić. And spend time with him alone. I spędzić mogli z Nim czas tylko na sami. It's the day of rest. To jest dzień odpoczynku. Where God tells us. Kiedy Bóg nam to mówi. That we were created for him. Że myśmy zostali stworzeni dla Niego. And that the purpose of our existence is not earning a living. Że naszym życiem nie jest cel pracować, but żyć. That we must seek God first. Ale musimy najpierw szukać Królestwa Bożego. And that he will add all the other things. A te wszystkie rzeczy on nam doda. Amen. Amen. Tonight, as Siggy sings, I'm going to appeal to you to make a recommitment to the Sabbath. Ja, kiedy będzie śpiewał Siggy, ja będę się modlił, żebyście zrobili takie poświęcenie, zachowując sabat. We are going to distribute these cards. I będziemy chcieli rozdać takie karteczki. And there's going to be two options. Tam są dwie możliwości. Three options. Trzy właściwie. Number one. Pierwsze. I want to recommit myself to make the Sabbath the most special day of the week. Ja chciałbym po prostu poświęcić na nowo, aby sabat był moim szczególnym dniem. Let's hurry up the people to come and distribute the cards. Number two. Pozwólcie, że rozdamy te karteczki. If you have never observed the Sabbath before. Jeżeli nigdy jeszcze wcześniej nie zachowywaliście sabat. You would like to say to the Lord, Lord, I want to begin to observe the Sabbath, make it a day special. I chcecie powiedzieć, że Boże, ja chciałbym zachowywać ten sabat i zrobić go szczególnym. Number three. Trzeci karteczka. If you want to know more about the Sabbath. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat sabatu. If you would like to study the Bible to discover what else the Bible says about the Sabbath. Jeżeli chcecie studiować Biblię więcej na temat sabatu, co Biblia mówi na temat. Please take number three. Zaznaczcie trzecią kartkę. Give us your name, address and phone. Podajcie swoje nazwisko, imię, adres i prawda i telefon, numer telefonu. While Ziggy sings. Kiedy Zygmunt będzie śpiewał. Please consider your decision. Weźcie pod uwagę tę decyzję. And then I'll be praying for you. A ja będę modlił się za was. Kiedy żyłem w grzechach swych, bez Boga żyłem ja. W sercu mieszkał ciągle grzech, była to dola zła. Lecz mię Jezus, tylko On w świecie odnalazł Ty. Podał mi swą świętą dłoń, bym zbawiony był. Miłość to Twa, miłość to Twa. Sprawiła, Jezu mój, żem wolnym ja. Miłość to Twa, miłość to Twa. Sprawiła, Jezu mój, żem wolnym ja. Tobie, Jezu, daję dziś zbolałe serce swe. Chcę Cię kochać, Ty sam wiesz, że już Ci służyć chcę. Weź mój czas i każdy dzień sam kieruj ręką swą. Do ostatnich życia tchnień Tyś tarczą mą. Miłość to Twa, miłość to Twa. Sprawiła, Jezu mój, żem wolnym ja. Miłość to Twa, miłość to Twa. Sprawiła, Jezu mój, żem wolnym ja. Więc człowieku, nawróć się, ocuć się z grzechu snu. Spójrz, jak Jezus kocha Cię, tylko zaufaj Mu. On za Ciebie niósł swój krzyż, Jego posłuchaj słów. Uwierz w Niego jeszcze dziś, a będziesz.
też zdrów. Miłość to twa, miłość to twa. Sprawiła Jezu mój, żem wolnym ja. Miłość to twa, miłość to twa. Sprawiła Jezu mój, żem wolnym ja. Amen. Everyone has a card? Czy wszyscy mają karteczki? Have you got a pen? Czy macie czymś, coś do pisania? I'd like you to, if you have been an Adventist for many years, I'd like you to recommit yourself to make the Sabbath the most beautiful day of the week. Jeżeli jesteście Adwentystami przez długi czas, ja chciałbym, żebyście odnowili przymierze, żeby święcić ten Sabbat we właściwy sposób. So that there is a revival of Sabbath of serving among us. A więc będzie to ożywienie pośród nas, prawda, czyniąc to. That's number one. That's your commitment to Jesus. To jest numer jeden. To jest ta, te poświęcenie się na nowo Jezusowi. If you have never observed the Sabbath or you have never made a decision for the Sabbath. Jeżeli nigdy nie świętowaliście sabatu, nigdy nie zdecydowaliście świętować. Tonight is the day. To jest dzisiaj ten dzień. Why don't you let the Lord show you how beautiful the Sabbath is? Dlaczego nie pozwolicie pozwolić Bogu, jak cudownym jest dzień sabatu. You will discover a wonderful experience. Odkryjecie przepiękne doświadczenie, that will enrich your whole being. Które ubogaci waszą całą osobowość. There's nothing to lose about this. Nie ma nic do stracenia w but tym. You will gain the blessing and the presence of God in your life. Ale zdobędziecie błogosławieństwo obecności Bożej w waszym życiu. And we also realized, i również zorientujemy się, that you would like to have more information. Że chcecie więcej informacji. Please, if you decide tonight to begin to observe the Sabbath. Jeżeli chcecie, zdecydowaliście się od dzisiaj zachowywać dzień sabatu. Number two. Numer drugi. And if you need more information. Jeżeli chcecie więcej informacji. Number three. Numer trzeci. Please name, address and phone number. I napiszcie imię, nazwisko i numer telefonu. May God bless you for this decision. I niech was Bóg błogosławi za tą decyzję. Now I'd like you to pass those cards to the inside, chciałbym, so that they can be collected. Ja. Chciałbym, żebyście podali karteczki do środka i tutaj diakoni zbiorą je. Fold them. Złóżcie je. And pass them. I przekażcie je. This way. Właśnie w ten sposób. Do środka, do środka, prawda, szeregu. There was a man named Rick. Let me just look at his name. I'll tell you a final story while we collect the cards. Ja powiem taką ostatnią historię, zanim zbierzemy te karteczki. Eddie Rickenbacker. Był to, nazywał się ten Rickenbacker, ten man. This man was flying with a group of soldiers during the Second World War. To była druga, podczas II światowej, ten człowiek leciał z grupą żołnierzy. And the plane had an engine failure and fell in the water. I ten samolot miał, wiecie, problem i wylądował na wodzie. In a life raft, this man began to simply float on the midst of the Pacific Ocean. I kiedy, prawda, mieli te, wiecie, te łodzie ratunkowe, on po prostu znalazł się gdzieś na oceanie, ocean what? Pacific Ocean. Gdzieś na Pacyfiku znalazł się. They began to drift and the food ran out. I oni po prostu tak, wiesz, dryfowali, już nie mieli żadnej żywności. They didn't have any fresh water. Nie mieli świeżej wody. And they were dying. I oni umierali. And Eddie prayed and said, Lord, if you save me, I will serve you for the rest of my life. I on się modlił, Panie Boże, jak mnie uratujesz, ja będę Cię służył do końca swojego życia. After his prayer, po jego modlitwie, one day, jednego dnia, out of nowhere came a seagull and stood right on his head. Wiecie, przyleciała nie wiadomo skądś mewa i siadła na jego głowie. And she stood there waiting basically for him to grab it. I czeka, ona czekała po prostu po to, żeby on ją złapał. They grabbed he grabbed the seagull. On po prostu złapał ją and killed it. I zabił ją. And then made tackle for fish. I on zrobił taką przynętę na rybę. And began to fish out of the water. I zaczął łowić rybę. And they survived for more than a month. I on tam przetrwał więcej niż miesiąc. Eventually, i w końcu they were taken back to shore.
to go zabrało do jakiegoś wybrzeża. It was a Friday when the seagull had stood on his head. To był piątek, kiedy ta właśnie mewa siadła na jego głowie. And Eddie, for the rest of his life. Eddie, his name? Eddie, yes. Jego imię było Eddie przez całe swoje życie do końca. Every Friday. Każdego piątku. Would go to the seashore. On szedł na te wybrzeże. And feed seagulls. I on karmił te mewy. They asked him why. Pytali go dlaczego. And he said. I on powiedział. Because God used a seagull to save my life. Dlatego, że Bóg wysłał mewę, aby po prostu uratować mnie. And I don't want to forget. Ja nie chcę tego zapomnieć. Dear friends. Przyjaciele. God sent Jesus. Bóg wysłał Jezusa. To die for us. Aby umarł za nas. And God has given us the Sabbath. I on dał nam również sabat. That we may not forget. Abyśmy nie zapomnieli o nim. That we may always remember. Żebyśmy zawsze pamiętali. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. We'll see you tomorrow morning. I do zobaczenia jutro rano.